Siemanko, jestem Technokrata i witam Was na moim kanale w piątym odcinku Tech Newsa. Tak, liczba 5 i będzie to bardziej odcinek o ogłoszeniach parafialnych kanału, ale powiemy też sobie o kilku fajnych rzeczach, które pojawiły się w świecie komputerów w tym tygodniu. Nie ma już tak zaskakujących i takich emocjonujących premier, jak miało to wcześniej, we wcześniejszych Tech Newsach, gdzie omawiałem poszczególne ceny procesorów Intela, wyniki w grach. Teraz już wszystko wiemy, już Intele są w pełni na rynku, już można je zamawiać i każdy może je mieć w swoim domu i sam testować. Wyniki testów są znane, jest to około 10-15% przewagi w grach nad AMD. Ta przewaga w programach topnieje do zera i tutaj wysuwa się bardziej na prowadzenie AMD. Natomiast AMD szykuje odpowiedź w postaci Ryzenów 3900 XT. Miałyby być to konkretnie dwa modele, właśnie 3900 XT i 3800 XT. I tutaj wiele osób miało na podstawie pierwszych przecieków spore oczekiwania co do tych procesorów, ponieważ miały one przynieść poprawę o 10-15%, więc zrównałyby się w tej walce w grach z Intelem. No i wtedy Intel traciłby troszeczkę sens, skoro tańsze procesory AMD z większą ilością rdzeni radziłyby sobie w grach tak samo. Natomiast najnowsze przecieki z benchmarków, konkretnie z Cinebench'a i z 3D Marka, pokazują, że te zegary w stosunku do standardowych Ryzenów 3 podniosły się tylko o 100 MHz. Jak wiemy, Ryzeny najlepiej się nie kręcą. Ta architektura, pomimo tego, iż jest nowa i świeżutka na rynku, jest już całkiem mocno wyżyłowana. I w przeciwieństwie do Intela, który pomimo starej architektury wypuścił najlepiej podkręcające się procesory w historii. Swoją drogą słynna niemiecka firma, czy też kanał zajmujący się ekstremalnym OC osiągnął na 10900K aż 7,7 GHz, ale to by nie było aż tak spektakularne, jak osiągnięcie na tej samej platformie szybkości pamięci RAM, która wyniosła, uwaga, 6,6 GHz. Potęga, po prostu tak szybkie pamiątki RAM jeszcze długo nas nie będą czekać, dopiero podejrzewam, że z premierą DDR5 za rok, dwa takie szybkości w ramach będą osiągalne. Co jeszcze? Bez głośniejszej premiery zostały pokazane płyty główne, te tanie płyty główne pod procesora Intela na LGA 1200, a mianowicie H410, B460 i B470. Są to płyty główne z tego niższego segmentu. Największą bolączką tak naprawdę tych płyt jest słaby kontroler pamięci, ponieważ maksymalne pamięci, jakie Wam na tych płytach głównych będą działać, znaczy będą działać wszystkie, ale z maksymalną prędkością 2933 MHz, czyli te 3000 MHz być może będzie osiągalne. Cóż, szybkości pamięci na Intelu nie są tak ważne jak na AMD, ponieważ różnica między 3000 a 3200 jest praktycznie żadna, jest to często 1-2 FPS-y. Różnica zaczyna się dopiero w okolicach 3600 MHz. Takie porównanie zrobił Black White na swoim kanale i fajnie to pokazuje, że te 3000 w stosunku do 3200 to jest żadna zmiana. Dlatego jeżeli chodzi o tanie granie, o to, jeżeli ktoś nie będzie chciał podkręcać swojego procesora i będzie chciał niskim kosztem wejść w taką platformę Intela, to jest to idealna okazja, ponieważ mamy tutaj tanie płyty główne, one zaczynają się od około 290-300 zł i wędrują w okolice 400-500 zł. Klasycznie jak w przypadku płyt AMD. W przypadku płyt AMD nie mamy tych ograniczeń, jeżeli chodzi o szybkości pamięci czy możliwości podkręcania procesora. Są to bardziej ograniczenia hardware'owe niż sztucznie stworzone software'owe, ale Intel akurat ma taką bardzo niefajną politykę w stosunku do użytkowników, że zabrania podkręcać procesorów i też te kontrolery pamięci są gorsze.
ale trudno. Moim zdaniem i tak pod tanie granie, pod połączenie procesor plus płyta główna do 1000 zł, czyli byłaby to jakaś i5 10600 czy 10400 plus płyta na chipsecie H410 albo H460, no to tutaj Intel może nawet wygrywać w zestawieniach z AMD. Swoją drogą, wracając do zestawień AMD Intel, małe zmiany na kanale, a właściwie nowa seria na kanale. Już od czerwca będę na swoim kanale wrzucał polecane zestawy w poszczególnych kwotach. Skąd to się wzięło? Wzięło się to stąd, że na kanale Wideo Testy też będę prezentował takie zestawienia. Tam będę prezentował zestawienie całego przedziału od 1500 do 10000 zł polecanych przeze mnie zestawów komputerowych. Natomiast na swoim kanale będę omawiał te zestawy pojedynczo, czyli będę brał 2 czy 3 zestawy, tam 1500, 2000, 2500 i będę omawiał podzespoły, dlaczego takie wybrałem, jakie możecie wybrać jako alternatywę, czy warto kupić komputer w tym miesiącu, czy nie. I to wszystko będę omawiał właśnie od czerwca. Cóż, czy warto kupić? Zawsze warto kupić nowego kompa. Natomiast w przeddzień premiery AMD tych odświeżonych procesorów z dopiskiem Xtend, no tutaj bym się wstrzymał. Chyba że jesteście zdecydowani na Intela, no to wtedy jak najbardziej możecie zakupić takie Intele. Ich ceny jeszcze nie poszły w górę, jestem w szoku. I albo tak mało ludzi po prostu zamawia te procesory i Intel faktycznie się nie sprzedaje, albo Intel w końcu zapewnił jakieś konkretne wsparcie, jeżeli chodzi o ilość tych procesorów. Tego nie wiem, natomiast jestem bardzo pozytywnie zaskoczony brakiem wzrostu cen procesorów. Co za tym idzie, możemy się spodziewać szybciej spadku cen płyt głównych niż wzrostu procesorów, co będzie na jeszcze większy plus dla osób chcących złożyć platformę właśnie na procesorach Intel. Ale nie tylko Intel pokazał płyty główne w niższym segmencie, pokazało to również AMD ze swoimi płytami na chipsecie B550. No i prezentuje on się całkiem ciekawie, zapewnia wsparcie dla PCI Express razy 4. Jak wiemy, na razie takie wsparcie możemy wykorzystać tylko w dyskach SSD NVMe, które oferują nam właśnie wsparcie dla PCI 4.0. I standardowo taka płyta główna obsługuje 20 linii PCI. Nie wiem skąd mit, że procesory AMD mają więcej linii niż procesory Intel. Może z tego względu, że często jest podawana ilość linii osobno. Procesory Intel i procesory AMD mają generalnie taką samą ilość linii PCI Express. Wynika to z faktu, że w przypadku procesorów AMD 20 linii PCI jest obsługiwanych przez sam procesor, natomiast kolejne 16 linii, czy też 20 w zależności od chipsetu, jest obsługiwanych już przez sam chipset. W przypadku procesorów Intela jest to tak, że mamy 16 linii PCI przez procesor plus 24 linie przez płytę główną, sumarycznie dające nam to 40 linii PCI. Z tego co dobrze rozumiem, layouty płyt głównych. Więc jest to taka sama ilość linii PCI Express. Natomiast w przypadku procesorów AMD właśnie ten kontroler pamięci obsługujący pamięci NVMe został wbudowany w procesor, a w przypadku procesorów Intela w chipset. Więc tu jest ta różnica. Ilość linii jest taka sama. No więc abstrahując od tego, mamy nowe płyty główne na chipsecie B550 z obsługą właśnie 16 linii PCI Express razy 4, więc możemy tam wrzucić albo dysk, albo w przyszłości kartę graficzną z takim interfejsem, które być może pojawią się już w przyszłym roku i zostaną wydane przez AMD. Nie dziwię się, że AMD na tym zależy, z tego względu, że jednak promują to PCI Express razy 4, które moim zdaniem aktualnie jest totalnie bezużyteczne, ponieważ dyski są drogie i tylko najwięksi entuzjaści sprzętu mogą sobie pozwolić na taki zakup. I te szybkości oferowane przez właśnie ten interfejs dla tych dysków są zauważalnie szybsze, natomiast czy w takiej codziennej pracy, no to już niekoniecznie. A więc podsumowując dzisiejszego Tech Newsa. Tech Newsy co tydzień będą się pojawiać. Jeżeli chcecie, zostawcie suba,
będziecie mile widziany na tym kanale, kiedy tylko będziecie chcieli. Intel pokazał nowe płyty, a właściwie producenci płyt głównych pokazali nowe płyty z tanim chipsetem od Intela, gdzie ten zakup tanich procesorów czy tanich zestawów komputerowych na Intelu będzie się bardziej opłacał. AMD pokazało niższy segment płyt głównych, a właściwie producenci pokazali właśnie ten niższy segment płyt głównych na nowym chipsecie od AMD. Na mój kanał wjeżdżają od czerwca porównania zestawów w konkretnych kwotach. Postaram się też częściej robić tech newsa i więcej recenzji. Natomiast to już zależy od mojego zaangażowania w kanał wideotesty, na który postaram się też robić jeszcze więcej dobrych filmów dla Was, więc tam Was też zapraszam, żeby mnie oglądać. To by było na dzisiaj tyle. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam po więcej filmów, które już wkrótce na moim kanale. Zostawcie jeszcze tylko suba na dole i łapkę w górę i widzimy się za tydzień. Cześć!